Właśnie wtedy, kiedy Robert Lewandowski strzelił 4 gole Realowi, miałem wrażenie, obserwując wtedy, patrząc na Mourinho, że on bardzo już docenia wtedy Kloppa. Jestem przekonany w 100%, że to byłby świetny aktor. Grałby największe role. Pierwszy moment to był taki, że w ogóle poznaliśmy się na lotnisku, nawet nie w klubie, tylko na lotnisku. On przyjechał jako przedstawiciel klubu odebrać mnie z samolotu, gdzie tak naprawdę zabrał mnie do razu na badania medyczne. Pojechaliśmy razem na jakieś tam prześwietlenia, na jakieś badania, które były potrzebne do tego, żeby kontrakt podpisać następnego dnia. No i to był taki moment, że kiedy go zobaczyłem, to gdybym mógł dzisiaj opowiedzieć, jak on wyglądał, no to wyglądał jak Mel Gibson w Zabójczej broni. Taki trochę dłuższe włosy, krótkie spodemki, w klapkach. Nie bardzo elegancki, taki już trener, tylko wtedy jeszcze asystent i tłumacz. Nie wiadomo, który był w tej hierarchii, a na pewno nie był taką prawą ręką. Chociaż w tych wszystkich tłumaczeniach Bobiego Robsona, to właśnie on brał udział, to on jakby przekazywał nam te informacje. Pierwsze odczucie było takie troszeczkę dziwne, bo zobaczyłem, powiedzmy, Mela Gibsona w dłuższych włosach, w krótkich spodenkach i klapkach, ale człowieka, który przeszywał wzrokiem, którego miałem nawet taki, no może nie strach, ale taką obawę, kto to jest, bo tak głęboko potrafił patrzeć w oczy i tak jakby wszystko w nich widział. Wiedział, co moja mimika pokaże, czy to, o co mnie zapyta, jest prawdą, czy to jest półprawda, czy to jest moja gra. Takie odnosiłem wtedy wrażenie, że to jest ktoś, na kogo muszę bardzo uważać, bo wszystko z mojej twarzy będzie w stanie wyczytać. Wszystko będzie wiedział, a moje słowa będą tylko potwierdzeniem tego. Takie odniosłem wrażenie, że to jest też taki trener, dobry kumpel. Czyli wysłucha, pójdzie do szefa, czyli do Bobiego Robsona, coś tam, że tak powiem, sprzeda, ale na naszą korzyść, żeby troszeczkę może tego mniej albo więcej, albo mieć taki program dnia, bo tak zespół chciał na przykład. Zawsze kiedy spacerowaliśmy po śniadaniu czy po obiedzie, przed jakimś meczem, w zależności o której godziny graliśmy, Mourinho spacerował z taką starszyzną, można powiedzieć, z grupą najważniejszych w drużynie, z kapitanem, zastępcą, z takimi osobowościami. I to też dało wtedy taki można powiedzieć, mi sygnał, że on ma u nich straszne zaufanie. Że no, szedł Bobby Robson i asystenci z przodu, a Mourinho chodził zawsze z tą starszyzną, z tymi kapitanami, można powiedzieć, z tą najsilniejszą grupą naszą. Bo ja siedzi sobie z tyłu, wsłuchiwał się, przekonywał, oceniał, ale widać było, że przede wszystkim ta starszyzna z nim ma bardzo dobry kontakt, że nie bali się mu opowiadać pewnych rzeczy, przekonywali do pewnych zastosowań na przykład w grze i odwrotnie. I odwrotnie, Mourinho też miał swój punkt widzenia. I to myślę, że też spowodowało, że po dosyć krótkim czasie jednak wpływ i to zrozumienie zespołu tych piłkarzy z Jose spowodowało, że on w tym rankingu trenerów wspiął się na tą pozycję numer 2. Była wyczuwalna taka rywalizacja w tamtych latach o to, kto tym jest asystentem numer 1. A byli piłkarze. Był to Augusto Inacio, był to André. Piłkarze, którzy w tamtych wcześniejszych latach, jeszcze w roli głównej z Józefem Młynarczykiem, zdobywali Puchar Europy. Czyli byli to postaci, tak? Były to ważne osoby dla klubu i też inspirujący trenerzy, byli piłkarze dla zawodników aktualnie wtedy grających. A Mourinho potrafił przez tą hierarchię przebijać się, mimo że sukcesów jako piłkarz nie miał wielkich, jako trener samodzielny również nie. Im było wtedy, mówię o asystentach, łatwiej, bo już mieli nazwiska, mieli tytuły. No, wchodzi się do szatni w ogóle z innej pozycji do zawodników, prawda? I dzisiaj popatrzmy, no dzisiaj jest to tak, potoczyła się jego kariera, jego droga, że ci trenerzy, Augusto Inacio, czy właśnie André, oni tak w hierarchii, powiedzmy, już europejskiej trenerce nie poszli dalej. A Mourinho wspiął się na same szczyty. Teraz jest w ogóle innym, tak mi się wydaje, już człowiekiem. No jest dojrzalszy, każdy z nas się zmienia. Mourinho na przykład przed zespołem był w ogóle inny. On w szatni, na odprawach, na treningu był innym trenerem niż kiedy rozświetlały się flesze i pojawiała się kamera. On przybierał wtedy, to jest moje takie zdanie, taką
oczywiście w formie pozytywnej, chroniąc zespół, taką postać kameleona, że chciał zagrać jak aktor, będąc trenerem. Jestem przekonany w 100%, że to byłby świetny aktor. Grałby największe role. To, że przyjmował inną postać przed kamerami, przed dziennikarzami, nie oznaczało, że on kłamał. Właśnie taki był Mourinho. Że wtedy, kiedy widział w swoim rywalu, w trenerze, w zespole lepszego od siebie, to wchodził w tym w konflikt. Ale kiedy widział słabszego trenera, wtedy na konferencjach bardzo go chwalił. To wszystko u niego bardzo miało ważną rolę. To wszystko tak naprawdę było często grą. Te prowokacje, jestem najlepszy i tak dalej, przykuwały uwagę na nim, gdzie on tak naprawdę na boisko nie wychodził. Skupiali się wszyscy na nim, na to, żeby w niego uderzać, śmiać się, krytykować, cenić, ale zespół był w spokoju. Często w polskiej piłce też podkreślaliśmy to niejednokrotnie, że bardzo ważna jest ta rola właśnie tego tłumacza, żeby słowa, które kieruje trener do zespołu, były dokładnie przetłumaczone. Nawet ekspresja tych słów jest ważna, żeby byłaby wypowiedziana w podobnym tonie. Bo jeżeli trener będzie lekko rozwścieczony, podekscytowany, skupiony i wyraża jakąś myśl, to nawet mimika jego jest istotna. Bo ty jako piłkarz na niego czasami nie rozumiesz do końca słów portugalskich, angielskich i każdych innych, ale po zachowaniu zaczynasz wierzyć. Mourinho to bardzo dobrze to wyczuwał. Mówił krótko, mówił bardzo przekonywująco. Ja strasznie, myślę nie tylko ja, zresztą wielu, wszyscy, może wszyscy nawet, strasznie wierzyliśmy w te słowa. Kiedy komunikacyjnie jeszcze między nami było słabo, potrafił gestami, potrafił ruchem dłoni, klepnięciem i poprosił kilka razy Józefa Manarczyka, żeby przyszedł i powiedział mi pewne rzeczy. To na przykład nie schodź z tej drogi, nie odpuszczaj, właśnie w tym kierunku idź. Właśnie w tym kierunku idź. Kiedy Bobby Robson wyjechał po tych dwóch latach, zabierał ze sobą również i sztab, zabierał ze sobą przede wszystkim właśnie José Mourinho. I kiedy przyjechał raz do Porto, wszedł do klubu, a ja już byłem wtedy po tych urazach, swoich kłopotach, spotkał mnie i mówi: nie przestawaj wierzyć w to, że wrócisz do takiej dyspozycji, w jakiej byłeś. Stary, tak padło z jego słów, czyli Bobby Robson, cały czas o ciebie pyta. Nie? Cały czas chce wiedzieć, jak się czujesz. Nie poddawaj się. Niby to była po prostu taka kurtuzyjne spotkanie nasze, ale ja strasznie wierzyłem w to, że stary o mnie pyta. Ale, żeby tak nie było całkiem kolorowo, to przypominam sobie sytuację z Wiktorem Bailliu. Był taki moment, kiedy wrócił Mourinho do Porto i został trenerem. I że Wiktor Bailla spóźnił się na zajęcia. A nie był to piłkarz i zawodnik, który się spóźnił. Najzwyczajniej w życiu każdemu się zdarzy stanąć w korku i nie dojechać na czas. I wszedł do szatni kiedyś wiem, że powiedział do Wiktora, że ma rozbierać się w szatni obok. A Wiktor się zapytał, ale dlaczego? Dlatego, że się spóźnił na zajęcia, ale się nie spóźniam. No, ale tak uważam. Dlaczego będąc w zespole jako ten ważny ze starszyzną, potrafił jednego z nich potem, bardzo ważnego zawodnika, legendę klubu i przede wszystkim chłopaka z Porto, kapitana zespołu, odsunąć. Nigdy chyba tego do końca tak nie zrozumie, dlaczego to zrobił, ale wiem, że Wiktor poszedł Bailla do prezydenta klubu, wściekły strasznie na tą sytuację i powiedział: panie prezydencie, albo on, albo ja. A prezydent powiedział, mimo że traktował Wiktora jak swojego syna, powiedział: Wiktor, on. Oddali ludzie w klubie pełną władzę José. No ja jego żarty generalnie pamiętam z treningu z boiska, tak powiedzmy z tego, co się działo w trakcie zajęć. Humor, taki, to jest specyficzny humor, taki humor piłkarski, czyli kiedy coś ci wyjdzie, potrafi z takim przekąsem coś to lekko skrytykować, nazwać to przypadkiem. W takiej formie, że zespół reaguje i się śmieje. Ale był strasznie w tym taki też i żartobliwy, i motywujący, a jednocześnie bardzo taki, no konkretny. Ja pamiętam jeszcze, zanim może z takich śmiesznych rzeczy, co uważam, że ważnych bardzo, starcie kiedyś w treningu Sergio Conceição, obecnego trenera Porto,
z jednym z obrońców była tam kłótnia o to, czy był out lub nie. A Bobby Robson wychodził z takiego założenia, że zawsze dzień przed meczem na takim rozruchu, takiej gierce wewnętrznej, pozwalał Mourinho sędziować. Kłótnia, zwarcie, out, mój, twój, nie, dlaczego i tak dalej. I nie reagowali na jego słowa, aby się uspokoili. Wyrzucił ich do szatni. Spojrzał tylko na Bobby'ego Robsona. Dostał skinięcie, że może robić wszystko. Wyrzucił ich do szatni. Zawodników, którzy byli podstawowymi w tamtym czasie, zyskał ogromny szacunek od razu w zespole, że stać go było na to, że się nie pytał tam trzy razy, nie pobiegł do Robsona i się go pytać, a co mam zrobić? Podjął decyzję. Polonia Warszawa jako jedyny zespół wtedy wygrał z Porto 2-0, a Porto zdobyło wtedy Puchar UEFA. Przyjechał wtedy Zantero, wtedy nie dyrektorem sportowym, takim w późniejszych latach już takim prawą ręką prezydenta Porto, a jeszcze później, nie tak dawno, dyrektor sportowego PSG. Przyjechali razem, pojechaliśmy do Płocka. Rozeznanie terenu, jaka droga jest z Warszawy do Płocka, ile czasu zajmuje, hotele i tak dalej. Spotkanie z władzami Polonii, o to, czego będzie Porto oczekiwało, co może zagwarantować Polonii, kiedy oni przyjadą do Porto. Taki cały dzień spędzaliśmy. No i wieczorem po tym całym dniu Mourinho mówi, no to Greg mówi, to może gdzieś pojedziemy sobie na jakąś kolację, na jakieś dobre wino. Ale ja w tamtych latach dobrze tej Warszawy tak nie znałem. No, zamiast jeszcze zadzwonić może do dzisiejszych ekspertów, między innymi naszych w kanale Marka Jóźwiaka lub kolegów tam z Legii i się podpytać, gdzie tutaj są fajne miejsca, żeby zjeść kolację, czy do dobrego klubu, żeby pójść. No to zapytałem się taksówkarza w Mariocie, pod Mariotem, bo tam chyba wtedy spali. Ale zanim wyszliśmy w ogóle z tego Mariotu, to było taka ciekawa, że Mourinho mi to wie, co ja jeszcze wybiorę pieniądze z bankomatu i wciągnęło mu kartę. I ja już poczułem wtedy lekki niepokój, no bo przyjechał że za Mourinho i mu wciąga kartę w Polsce, powiedzą, że w tej Polsce nic nie działa, kartę połyka. I zacząłem tam gdzieś robić lekkie zamieszanie w recepcji o to, żeby albo gdzieś koło, jasne, żeby było, to było koło północy, chyba niedziela, sobota albo niedziela, chyba niedziela nawet. Jak to jest, że oni nie są w stanie mi bankomatu otworzyć, żeby mu tą kartę wyciągnęli? Ale on już wtedy tam, powiedzmy szybko, zanim ja się tam, że tak powiem, wykłóciłem w tej recepcji, to Mourinho zadzwonił do swojego banku, zablokował tą kartę, mówi, słuchaj, nie, daj spokój, jedziemy, zostaw, że to najwyżej wyślą mi tą kartę. No i wsiadamy do tej taksówki, do pana, którego zapytałem, gdzie możemy fajne miejsce, w pięknym miejscu gdzieś spędzić czas i mówi, ja was zawiozę, panowie, to tutaj, tylko niedaleko. No i tak jedziemy, tam 10 minut, 15 minut, niedziela, no. Aż takich korków znowu nigdzie nie było. 20 minut. Wyjeżdżamy za Warszawę. A Mourinho się mnie pyta, ty wiesz, gdzie jedziemy? Ja mówię, spokojnie tutaj. Tu kierowca nam zawierze fajne miejsce, ale wiesz, ja w Warszawie tak nie bywam, ale wiem, że na pewno zawierze. Powiem Państwu szczerze, ja nie wiem, gdzie my byliśmy. Wyjechaliśmy na pewno gdzieś za Warszawę. Wyjechaliśmy w jakiejś małej miejscowości. Pamiętam, że tam gdzieś to były takie domki jednorodzinne. Gdzieś tam muzyka w jakimś domku grała, tam wpuścili nas do środka. Tam było tak zadymione, że ja się wystraszyłem, jak zobaczyłem gościa, który pilnował wejścia do tego domu z takim baseballem. Gdzieś tam stał z boku, pilnując, powiedzmy, tam porządku. Takie to były czasy. Ale żonze tak wchodzi mi tak, Greg, no ale nie będziemy w takim bałaganie tutaj, no to, a tam, słuchajcie, siwo od papierosów, palenia, no to dobra, zabieramy się, ten taksówkarz się zdążył odjechać, wychodzimy z portem i nie, wiesz co, jedźmy do jakiejś dobrej dyskoteki, nie, tutaj nie, to w ogóle to katastrofa, jedziemy gdzieś do jakiejś dyskoteki dobrej. Wjeżdżamy z portem do tego centrum Warszawy, ja mówię, no to dobrze, już jesteśmy znowu tutaj wśród jakichś ludzi, coś się dzieje, jakaś dyskoteka. I wysiadamy z taksówki, mamy do tego klubu, tej dyskoteki raptem może ze 100 metrów, wypada z tej dyskoteki dwóch gości, tam pach, pach, tam jakieś strzały padają, gościu jeden leży. A Mourinho tak spojrzał na mnie, słuchaj, ja nie mogę do Porto wrócić z taką śliwą, no gdzie ty nas wozisz, gdzie ty nas, gdzie, nigdzie nie jadę z tobą, nie idę z tobą do tej dyskoteki, jedziemy do... Chyba wtedy powiedzmy, że będą do Sheratonu gdzieś do lobby baru na piwo. On się chyba wtedy wystraszył tej Polski, jaką ja mu pokazałem. Mam do siebie o to naprawdę, przepraszam, wyrzuty sumienia, że go nie potrafiłem ugościć jak należało. To była jedna z tych takich historii, która mi cały czas tam siedzi mi w środku.
Ale opowiem taką historię też z Antero, kiedy jechaliśmy do Płocka, żeby zobaczyć, jak wygląda boisko w Płocku. I staliśmy w korku, bo jedna część asfaltu jednej tej drogi była remontowana i na mijankę przepuszczano nas. Dojechaliśmy na miejsce i mieliśmy spotkanie z policją w kwestii bezpieczeństwa. I pyta się, mówi do tego policjanta, razem z wtedy w obecności to było też ludzi z Polonii Warszawa, czy zamiast samochodu będą mogły jechać dwa motory. Mówi ja do niego Antero. A ten policjant się mówi, no ale co za znaczenie tam. Samochód to szybciej i tak dalej. Jeden z tyłu, drugi z przodu, będzie eskorta tak zwana. Antero mówi, nie, nie. Mają jechać dwa motory. Nie chcę samochodu. No ale co za tutaj, co za ceregiele, co za w ogóle, ja to byłem w tym jako tym tłumaczem. Co oni tutaj wymyślają z tymi motorami? No i Antero dokładnie to sprecyzował mi. Na którymś tam kilometrze, teraz strzelę, tak, na 30 kilometrze między miastami jest przebudowa drogi. Staliśmy tam 40 minut. Jeden motor przejedzie, zatrzyma kolumnę, a my autobusem przejedziemy. Nie będziemy tam stać. Pokazało wtedy, jak profesjonalnie klub podchodzi już wtedy do przygotowania do meczu. I druga historia, siedzimy w Płocku na spotkaniu i pyta się, był wtedy chyba, też Mourinho też tam był, i pyta się, czy przed boiskiem, przed meczem będzie zroszona murawa w Płocku. Zawołać tam tego od podlewania tam Henka czy kogoś tam przychodzi, stanął tak w tych drzwiach i mówi do niego, czy będzie pan, zapytaj go, czy podleje boisko przed meczem, czy będzie zroszone. A ten, jasne, że będzie. No to ten, teraz się go pyta, mówi, no ale ile przed meczem? Godzinę, pół godziny, 15 minut. Ten gość tak patrzy, mówi, ale jakie 15 minut, jaka godzina? Panie, ja muszę te rury rozłożyć, takie te strażackie rano, o 7 będę rozkładał, mecz tam, nie wiem, 18 czy o któryś, do 11 będzie się ta woda tam lała, potem muszę to poskładać, ale mokro będzie, nie? I tak żeśmy się śmiali, ja tego nie potrafiłem nawet przetłumaczyć, pamiętam, żeśmy tam pękali ze śmiechu, no bo oni już byli przyzwyczajeni do tego, że tam gdzie są zraszacze, coś tam w Płocku, jeszcze tego nie było. No ale taka była historia prawdziwa i fajna i śmieszna. Mówi, dobra, nie ma problemu, to niech pan tam podlewa od rana, ważne, że będzie mimo wszystko, wiemy, że będzie mokro. To był brakujący element układanki dla Manchester United. Nawet tak wymagający człowiek jak pan musi być szczęśliwy. Tak, jestem bardzo szczęśliwy i to szczególnie ze sposobu, w jaki dzisiaj wygraliśmy. Patrząc na pracę, jaką włożyliśmy w ciągu ostatnich trzech dni, odtwarzam sobie teraz i analizuję to, co zrobiliśmy w ciągu pierwszych minut meczu. Pamiętam, że to był jeden z pierwszych razów, kiedy dał się zaprosić na rozmowę chyba z Darią Kabałą, wtedy naszą koleżanką. Powiedział, nie ma problemu, Greg. On zresztą Mourinho, my spotykaliśmy się z kilkoma kolegami, nazwijmy ekspertami wtedy, w tamtych czasach, komentatorami, współkomentatorami, na stadionach, gdzie grało Chelsea, czy gdzie grała jego drużyna, czy Real Madryt. I on zawsze się z nami witał. Zaprosiła nas kiedyś Porto na finał do Gelsenkirchen z Monaco, kiedy Porto zdobywało Puchar Europy. Wtedy właśnie, kiedy José był trenerem. Wiedział, że przyjeżdżamy do Niemiec na ten finał. I kiedy zadzwoniłem i zapytać się, czy w ogóle będzie możliwość porozmawiania, chociaż chwilą, mówi, nie. Nie będzie chwili na to, żebyśmy porozmawiali, ale będziemy myśleli, żebyśmy zjedli razem obiad. Chwila, żeby porozmawiać, to jest za mało. Chcę, żebyś był na obiedzie, ty i Józef Młynarczyk. I tak było. Spędziliśmy z zespołem wtedy Porto ten czas dokładnie i ten krótki przed samym meczem. Czyli ten obiad, potem ten odpoczynek, odprawa i wyjazd na stadion. To też było takie, pamiętam, bardzo mi to, strasznie mi to zaimponowało. Dumnie zresztą, bo jakąś taką dumą się, że tak powiem, okryłem, że tak docenia, nie? Że tak docenia, że widocznie nie byłem jakimś takim złym, powiedzmy, do prowadzenia w zespole, a przede wszystkim szacunkiem okazał też ogromnym Józefa Menarczyka i zaprosił nas na obiad. Tego się nie praktykuje, tego się nie robi zwykle, już w samym dniu, kiedy mecz jest do rozegrania. On był strasznie pewny, że oni ten finał wygrają. On był bardzo pewny tego. Nie arogancki. Przed zespołem.
przed piłkarzami. Nie, nie. I pokora, ogromne skupienie i ogromne przekonanie, że oni ten mecz wygrają. I nie dlatego, że czuli się w tym, że czuli się lepsi od Monaco. Oni po prostu ligą, w lidze, grali według jego pomysłu. I widzieli, że pewne rzeczy, pewne schematy funkcjonują. On strasznie już wtedy, pamiętam, Mourinho, to jest, mówię, w tamte lata, rozkładał zawodnikom już płyty w pokojach, kiedy ich samych, powiedzmy, dwójkami jeszcze wtedy się spało. To każdy na swoim łóżku miał płytę z dobrymi i słabymi cechami zawodnika, przeciwko któremu będą grali. Jego plusy, minusy były na tych płytach pokazywane. Każdy wtedy do DVD funkcjonowało. Oglądał plusy, minusy tego rywala. Czego oczekiwał od pomocników defensywnych? Żeby, a Deco był wtedy tą dziesiątką u nas, tak? Znaczy u nas w Porto. Czego on oczekiwał od zawodników defensywnych? Żeby Costinha i Manisz potrafili się ustawiać względem, załóżmy ciebie, pod takim kątem, żeby prowadzący piłkę, ofensywny piłkarz, nie oglądał się w ten sposób za siebie, szukając defensywnego, tylko jego kąt maksymalny spojrzenia wystarczy, żeby cię widział. Wiesz, jakie to jest trudne, będąc defensywnym, wtedy spełniającym jego standardy, utrzymać pozycję taką, bo o co chodziło Mourinho? O to, że ofensywny piłkarz nie ma kręcić głową jak karuzela. On ma na tyle, ile kąt spojrzenia mu pozwoli, oczywiście delikatny ruch głową, ma widzieć defensywnego pomocnika, ma zgrać mu piłkę. A ci mają myśleć, co się stanie na wypadek straty, a jednocześnie być gotowi na to, żeby Deco tą piłkę strącił. Żeby zostawił i nie stracił jej, nie? Słuchajcie, to było strasznie trudne. Można go lubić, nie lubić, można go obrażać. Każdy ma swoje subiektywne zdanie. Uważam, że to zdecydowanie był w pewnym momencie najlepszy trener na świecie. Właśnie wtedy, kiedy Robert Lewandowski strzelił 4 gole Realowi, miałem wrażenie, obserwując wtedy, patrząc na Mourinho, że on bardzo już docenia wtedy Kloppa. Że chyba wyczuł wtedy, że pojawił się ktoś, kto będzie równie dobry i uznany jako najlepszy trener na świecie, jakim on był, to pojawia się Jurgen Klopp. Ten taki szacunek, że Mourinho do niego, takie podchodzenie, witanie się z nim, gdzie on Mourinho nie zabiegał często o takie rzeczy. I chyba Mourinho wyczuł, że będzie miał kogoś bardzo solidnego, z którym nie będzie w stanie ani łatwo wygrać, ani niekoniecznie wygrać, bo naprzeciwko stoi równie inteligentny, błyskotliwy, świetny trener jak on.